A, dzień dobry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No okej, siemanko, z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji. I w sumie nie spodziewałem się, że tak szybko nagram kolejny odcinek. No ale kurczę, zobaczcie, ile łapek jest pod poprzednim filmem. To jest po prostu magia. Nie sądziłem, że będziecie w stanie w ogóle dobić tyle łapek. Sądziłem, że Minecraft też zaczął powoli wymierać i po prostu już tak bardzo ludzie nie chcą tego oglądać. Tym bardziej wy. No ale okazuje się zupełnie co innego, tak? Więc słuchajcie, jeżeli dobiliście tyle łapek, no to po prostu muszę wrzucić dla was kolejny odcinek. No nie mam innego wyjścia. No i w sumie słuchajcie, jeżeli po tym odcinkiem będzie mniej więcej podobna liczba łapek, no powiedzmy, że to będzie nawet mniej, 6-7 tysięcy łapek, no to oczywiście pojawi się kolejny odcinek z Minecrafta, czy to z przeglądu, czy z czegoś innego, tak więc słuchajcie, jeżeli chcecie ten kolejny odcinek, to łapkujcie już teraz, komentujcie, no i zobaczymy się wcześniej, bo widzę, że jednak wam Minecraft dalej się podoba. A w sumie, co dzisiaj za modyfikacja, co będziemy dzisiaj przedstawiać i tak dalej. A modyfikacja nazywa się bodajże Doggy Style i jest to modyfikacja, która dodaje do naszej gry nowe psy, różniące się zupełnie od tych psów, które już kiedyś przedstawiałem w pewnej modyfikacji. W sumie link macie teraz tutaj u góry, możecie sobie kliknąć, jest to poprzednia modyfikacja właśnie też z pieskami. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku tej modyfikacji. Jak widzicie, już tutaj mam postawione domki dla naszych psów, no ale przejdźmy może najpierw do tego, jak te psy będą wyglądały. Mamy tutaj pudla, mamy dobermana, mamy dalmatyńczyka, mamy German Shepherd, czyli owczarek niemiecki, mamy husky, mamy tutaj Great Dane, to nie mam pojęcia, co to jest, jest labrador, jest beagle, jest chihuahua. No i te dwa sobie w sumie zostawimy, bo już mi się miejsce kończy, nie? Okej, dobra, spróbujmy sobie stworzyć, jakby to wyglądało i w sumie jak będzie wyglądała chihuahua. Tak, na słońcu przy ognisku może zgaszę, bo jeszcze im się krzywda stanie. Te psy są szalone. Okej, no i stworzmy sobie takiego, taką chihuahuę. Jak to wygląda? Taki mały pierdek w sumie, nie? Ale mogę już wam teraz powiedzieć, że taka chihuahua wygląda o wiele lepiej niż ta chihuahua, która była w poprzedniej właśnie modyfikacji tej starej bodajże Copious Dogs. Dobra, to ty se tam leć, żyj se własnym życiem, w końcu cię stworzyłem. Przejdźmy do następnego pieska, który będzie Beagle. A Beagle będzie dosyć ładnym psem. I w sumie nawet wygląda tak jak prawdziwy, więc fajnie to wszystko wygląda. Nie jest tak, że wszystkie psy są praktycznie identyczne. Kolejnym psem jest Labrador, czyli już większy pies, który ma brązowe umaszczenie. Labradory wydaje mi się, że są jaśniejsze chyba, ale nie jestem pewny. W każdym razie, jak widzicie, nawet mają różne animacje, nawet potrafią leżeć, siedzieć. Co ty robisz, jak ty siedzisz? Aha, on tu łapy ma, dobra, bo się popieprzyłem. Ale jak sami widzicie, wszystko to bardzo fajnie wygląda. Mamy kolejnego psa, którym jest Great Dane, a ja nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Co to jest za pies? Coś a la dog chyba. No, bo jest ogromny, naprawdę, jest dosyć spory, mimo że leży, to i tak jest duży. Fuck, a jak siedzi, jaki wielki. Okej, Siberian Husky. Wygląda mniej więcej tak i ma zajebiste niebieskie oczy, tak jak większość właśnie takich husky. To jest niesamowite, jakie one mają te paczadła. Okej, kolejnym psem jest owczarek niemiecki, który wygląda po prostu jak owczarek niemiecki. Mamy dalmatyńczyka, który będzie miał plamki i w sumie też siedzi albo robi kupę, nie wiem. Doberman też strasznie jasny, a dobermany też czarne widziałem. Tak wydaje mi się, że są czarne, ale no jedźmy dalej. No mamy także pudla, który ma wełnę, znaczy nie wełnę, tylko ma tak specyficznie uciętą sierść i w ogóle dziwnie wygląda. No ale dobra, przejdźmy dalej, bo zostały mi jeszcze dwa psy. Może sobie to wrzucę tutaj wyżej, żeby mi nie przeszkadzało. I mamy Bernardyna i Korgi. Dokładnie nie wiem, jaki Korgi, ale stwórzmy sobie. I jest to dosyć malutki piesek i jeszcze takiego chyba nie widziałem, więc nie mam pojęcia, co mam o nim w ogóle powiedzieć. I ostatnim psem będzie Bernardyn, tak? Czyli największy chyba pies dostępny w tej modyfikacji. Okej, słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy domki, w których psy mogą sobie zamieszkać, które kraftujemy w ten sposób. I te domki mogą być różnego koloru w zależności od tego, jakiego drewna użyjemy, nie? I tutaj możecie sobie zobaczyć, jakby to mniej więcej wyglądało. Tutaj wszystko jest stworzone z innego drewna, tam jaki domek przypadnie nam do gustu, taki sobie wybierzemy, nie? Okej, i co tutaj jeszcze mamy? Mamy kość, którą chyba możemy karmić naszego psa, bądź
nazwać. O, widzicie, czyli psa sobie nazywamy za pomocą tego. Tylko ja chcę sobie znaleźć jakiegoś innego. Czekajcie, jakiego ja bym chciał psa sobie tutaj za nazwać. Może sobie Chihuahuę nazwiemy, bo to był dosyć śmieszny piesek. Nazwiemy go sobie Bodziu. O, mam swojego Bodzia. I w sumie, jak możecie zauważyć, to za każdym razem nasz pies rodzi się z innym umaszczeniem, tak? Tym razem Bodziu jest czarny, a nie jasny, więc dosyć ciekawie. I słuchajcie, co z takim pieskiem możemy sobie robić? Klikając na niego prawym przyciskiem, no nie rozkażemy mu, żeby usiadł, bo tak to nie działa. Do tego wszystkiego będziemy potrzebowali psi gwizdek, który kraftujemy sobie w ten sposób za pomocą sztabek złota. I wystarczy, że klikniemy sobie prawym przyciskiem i mamy tutaj opisanego naszego psa. I on w sumie ma 2 punkty ataku, 4 punkty życia, 8 speeda i recovery, nie mam pojęcia co to jest, jestem głupi sangola. W każdym razie ma to punktów 7. I na dole mamy opcje, które możemy na przykład mu rozkazać, czyli stay, czyli po prostu żeby sobie stał, usiadł, żeby się nie ruszał. Mamy follow, żeby za nami podążał. Kliknijmy sobie coś jeszcze, jest roam, czyli żeby po prostu biegł. Bądź co innego, nie wiem co znaczy roam. Zagwizdajmy sobie lie down. Aha, to chodzi o to, że po prostu piesek nam się położył. A gdybyśmy na przykład przespali się w swoim domu, to możemy mu rozkazać, żeby on do niego wrócił. I to jest zajebista opcja. Słuchajcie, kurczę, ta modyfikacja naprawdę mi się podoba, bo jest o wiele bardziej zaawansowana niż ta starsza, poprzednia Copious Dogs. I tutaj naprawdę, tak jak w prawdziwym życiu, możemy z tego psa sobie korzystać, jeżeli tak można to nazwać. Słuchajcie, jeszcze teraz kończąc już odcinek, zauważyłem jeszcze jedną opcję. Znaczy, w sumie to nie jest opcja, ale taka bardziej cecha tej modyfikacji. A w sumie chodzi o to, że jeżeli jesteśmy za daleko od naszego psa, to gwizdek na niego nie będzie działał i nie będziemy w stanie mu nic rozkazać. A nawet jeżeli będziemy kazać naszemu psu, by podążał za nami, i my będziemy się poruszać po prostu zbyt szybko i nie będzie w stanie nas dogonić, to po prostu się zatrzyma i trzeba będzie po niego wrócić. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawcie łapkę. Pamiętajcie, że jeżeli dobijecie dużo łapek, no to na pewno pojawi się kolejny odcinek z Minecrafta. Jeżeli przebijecie tą liczbę, która była pod poprzednim odcinkiem, to będę naprawdę zaskoczony i będzie zajebiście. Słuchajcie, piszcie komentarze, jak modyfikacja wam się spodobała, możecie polecać jakieś inne modyfikacje. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na fanpage'a, polecam wam fajną grę w opisie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa!